Dzień dobry, Radosław Froń, paragraf w kieliszku w podcaście Biznes Wysoko Oprocentowany. Po krótkiej przerwie spowodowanej największymi targami winiarskimi w naszym kraju, to jest krakowskimi targami Eno Expo, wracamy do rozmów i to rozmów o winie w dniu dzisiejszym, a jeszcze dokładniej o kształceniu przyszłych winiarzy i o wsparciu tych winiarzy przez wykształconych enologów. A rozmawiać będziemy z Edytą Ziombrowską, magister inżynier Edytą Ziombrowską, jedną z pięciorga pierwszych absolwentów pierwszej polskiej magisterskiej enologii, to znaczy studiów magisterskich drugiego stopnia, które zorganizował całkiem niedawno Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, pani enolog. Dzień dobry, witam panie mecenasie. Widać od razu porządne przywitanie z kieliszkiem. Ja też tu jestem przygotowany. Natomiast muszę zapytać, co jest w twoim? W moim tak dzisiaj bardzo niepolsko, bo w związku z gwałtownym pogorszeniem pogody postanowiłem wypić trochę madery. Czy na Śląsku pogoda jest lepsza? Jest miło jesiennie. Pogoda jest taka, jakie mam nastroje. Ja mam bardzo dobry dzień, bardzo dobry nastrój, przemiłe spotkanie, więc tak, na Śląsku jest doskonała jesienna pogoda. A co mam w kieliszku? W kieliszku mam coś, co, jak mówią, nadaje się na każdą okazję, czyli wino musujące. Wino musujące, polskie, zagraniczne? Polskie, oczywiście. A nie wiem, jakie będzie dzisiaj nasze spotkanie, jakie będą smaki, które będą się przeplatać, pewnie wszystkie. A mówią, że najłatwiej dopasować jest wino musujące, więc tak też wybrałam. Tak, wino musujące jest dobre na każdą okazję. Klasyka, parafrazując, czasem go potrzebujemy, czasem nam się należy. A to w kieliszku dobre? Bardzo przyzwoite, gostchorze. Pozdrawiam rzeczywiście, pewnie nam wszystkim znane. O, zdecydowanie. Pionier polskich musów. Chociaż trochę importowany. Nie wiem do końca, czy tak powinniśmy go nazywać. Edyto droga, przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania ma być wykształcenie enologiczne, w ogóle kształcenie, nauka winiarzy w tym kraju. Masz za sobą spore doświadczenia właśnie w tej dziedzinie. Jesteś absolwentką największej praktycznej szkoły winiarstwa w Polsce, czyli Podkarpackiej Akademii Wina. Jesteś też absolwentką tytułowaną magister inżynier enologii po Uniwersytecie Rolniczym z pierwszego rzutu, że tak powiem, tych enologicznych, magisterskich studiów, ale także praktykujesz po tej stronie sensorycznej od kieliszka strony, natomiast teraz także od paru lat po stronie technologicznej, po stronie enologicznej w polskich winnicach i o tym wszystkim chciałbym z tobą porozmawiać. Natomiast zacząć trzeba od samego początku. Kiedy zaczęłaś pić? To już mogę powiedzieć, że już w liceum wino było zawsze takim dla mnie trunkiem najważniejszym i zamiast czasami kupić sobie dobre dżinsy, to kupowałam sobie po prostu droższe wino i potrafiłam już je obwąchiwać, zastanawiać się, myśleć nad nim. Pewnie moja świadomość wtedy była żadna i znikoma, ale była to ogromna ciekawość, która gdzieś tam przez całe życie zawodowe, mimo że te ścieżki zawodowe były różne, to wino zawsze było tym elementem bardzo ważnym. Myślę, że bardzo długo również hobbystycznym, ale no tak. Kiedy zaczęło się świadome w takim razie spożywanie? Skoro już te decyzje konsumpcyjne były na tak wczesnym etapie poważne, to zapewne już wtedy. Kiedy odkryłaś wino polskie? No i wino polskie to... Pamiętasz pierwszą butelkę? Jakie pierwsze wino przeprowadziło się na tę drugą stronę Rubikonu? Chyba to była winnica Płochockich, która mnie bardzo zaintrygowała i ich wina. Tak, na pewno. I w ogóle myślę, że tam winnice strony Sandomierza, które gdzieś tam poznawałam, to były takie regiony, które gdzieś tam najbardziej mnie ciekawiły i wtedy, to dobre parę lat temu, gdzieś tam pokazywały, że to się wszystko da i że można. Jeśli chodzi o ciekawość międzynarodową, to oczywiście znacznie szybciej, a polskie winiarstwo, no wiadomo, młode jest.
młode jest nieustannie, chociaż powoli, powoli. Rozwija się 390 projektów winiarskich, samych komercyjnych w tym kraju. Kto wie, ile gdzieś w zanadrzu projektów ukrytych, które dopiero pojawią się na oficjalnym rynku w najbliższych latach, a ile tych projektów, które w ogóle nie mają takich ambicji i będą skrywały nawet wielohektarowe winnice tylko do użytku właścicieli. W którymś momencie przychodzi taki czas, gdzie chcemy się w tym winie specjalizować, chcemy się rozwijać, chcemy dowiedzieć się więcej. Trafiłaś do Podkarpackiej Akademii Wina. Jaka była twoja główna motywacja? Czego spodziewałaś się po Podkarpackiej Akademii Wina i czy rozczarowałaś się tym? Bynajmniej. Właśnie chciałam powiedzieć, że trochę rzutem na taśmę byłam przemycona jako któryś tam rezerwa rezerwy i nawet zaczęłam właściwie od drugich zajęć, ale myślę, że moja determinacja, mobilizacja, ambicje, zawziętość sprawiły tak, że po prostu dostałam się na ten rocznik, gdzie rezerwa przerastała liczbę uczestników de facto wtedy. I to była ogromna i chyba dla mnie najważniejsza przygoda, jeśli chodzi o edukację, ale również o rozwój i o ścieżkę kariery, którą mam zamiar podążać i podążam. No dlatego, że to też była pierwsza taka przygoda, która pokazała mi, że się da, że można, że na to wszystko są drogi, jest potencjał, jest rynek, jest zapotrzebowanie, ale że to też jest coś, co ja bardzo dobrze czuję i kocham i chcę robić i jest mi bardzo bliskie i tak namacalnie bliskie, że jak sięgam po kieliszek wina, to chcę o tym rozmawiać, chcę się zastanawiać, chcę rozmawiać, jak było zrobione. Nie dalej jak dzisiaj rano byłam na kolejnym jakiejś tam degustacji czy szkoleniu i każda rozmowa z winiarzem, jak rozmawiamy, to jest dla mnie zawsze lekcja i zawsze przygoda i zawsze coś więcej, co chcę wynieść. I cały czas nie przestaje mnie to fascynować, nie przestaje mnie to po prostu ciekawić. Dla słuchających warto zrobić może krótkie wprowadzenie. Podkarpacka Akademia Wina powstała, czas szybko leci, blisko 8 lat temu. Jest to pierwsza szkoła całkowicie prywatna, która organizuje praktyczny kurs, roczny kurs złożony z ponad 20 zjazdów, z czego sporą część, prawie połowę stanowią zjazdy praktyczne, zajęcia w winiarni, w winnicy. Jej celem jest kształcenie winiarzy praktyków, przyszłych polskich winogrodników, winiarzy, którzy to wino mają robić. Do studiów akademickich przejdziemy sobie jeszcze za chwilę, natomiast krótko chciałbym zapytać ciebie. Jak z twojej perspektywy, nie godzi się akurat mojej osobie o tym opowiadać, a już na pewno nie się tym próżnie chwalić, wyglądała Akademia Wina? Jak wygląda nauka? Z czego się składa? Co cię zaskoczyło? Co ci się podobało? Co było dla ciebie tym elementem, którego zupełnie się nie spodziewałaś? No, co było najlepsze i najważniejsze, to ta namacalność. Szkoła dla większości ci z nas, jeszcze dla młodych ludzi, ja już nie jestem taka młoda, więc szkoła gdzieś tam troszeczkę jakby było w zapomnieniu, chociaż trochę ostatnie moje doświadczenia temu mogłyby zaprzeczać, to kojarzyło się z jakimś takim przykrym obowiązkiem, z książkami, z zadaniem domowym, z czymś, co robimy, no trochę musimy, trochę tam coś nam się bardziej lub mniej podoba. Tu jest wszystko zupełnie inaczej. Tu, mówię tu, bo ja jakoś tak nigdy nie czuję się, żebym wyszła. Na pewno ukończyłam Podkarpacką Akademię Wina. To nie znaczy, że z niej wyszłam. My cyklicznie spotykamy się, widujemy, szanujemy. Co rzeczywiście było najlepsze, to ogrom wiedzy nie tylko teoretycznej, ale namacalnej wiedzy praktycznej. Wszystkiego mogłam dotknąć, spróbować, powąchać, zrobić dobrze, ale czasami zrobić źle, być poprawiona. Nie miałam takiego podejścia, takiego poczucia, że no okej, przeczytałam o tym, tylko jakbym musiała to teraz sama zrobić, to jak ja mam to zrobić? Bo wszyscy w teorii jest, każda rzecz jest łatwa, ale w praktyce już jest trudniej. I to, co daje Podkarpacka Akademia Wina, to jest właśnie ta wiedza praktyczna i to jest niezastąpialne i to jest coś cudownego. A oprócz tego to względy towarzyskie i inne wspaniałe kontakty, no to jest tych wątków pobocznych byłoby mnóstwo. Ale wiedza praktyczna to jest absolutnie coś, co no, dzięki temu rzeczywiście Podkarpacką Akademię Wina najbardziej polecam. Jeszcze wyjazdy studyjne. O tak. Aczkolwiek tak, każde nasze, co mogę dodać jeszcze, każdy nasz wyjazd czy nasze spotkanie towarzyskie było przemyślane i troszeczkę też starałam się w tym maczać palce.
matce, że staraliśmy się zawsze zacząć trochę przemycić sobie, wszystkim nawzajem, trochę wiedzy. Żeby to nie było, a jesteśmy po zajęciach i spotykamy się na wino. Nie, że dawaliśmy sobie temat i robiliśmy sobie degustacje, czasami robiliśmy sobie psikusy, degustacje w ciemno, szukaliśmy ciekawostek, przygotowywaliśmy się do tego, że czy to było w kręgach samej akademii, czy ten moment, w którym mieliśmy chwilę dla siebie po południu czy wieczór, to były, dalej było rozwijanie się, dalej ciekawość i pogłębianie wiedzy. Tak, tutaj warto wspomnieć, że ten aspekt lokalizacyjny Akademii Wina wydaje się być dużą wadą, Jasło, gdzieś na dalekim Podkarpaciu, natomiast w praktyce okazuje się on wielką zaletą, sprzyja bowiem integracji. Wszyscy mogąc uczyć się spożywać posiłki, alkohole także, nie tylko w trakcie zajęć i mieszkać, nocować w tym samym obiekcie, mogą zdecydowanie skupić się na sobie, także nad budowaniem tych relacji w trakcie szkoły relacji towarzyskich, potem pięknych przyjaźni, znajomości już w winiarskim świecie. Spora część naszych absolwentów w końcu tym winiarstwem zajmuje się całkiem poważnie. Nie będę wymieniał tutaj, żeby nikogo nie urazić. Moja pamięć ciężko już jest w stanie wszystkich w tym momencie ogarnąć. Ponad setka absolwentów na przestrzeni 7 lat, prawie 2 lata zamkniętej rekrutacji do przodu. Także bawimy się i bawić będziemy doskonale. Na którym etapie Akademii Wina, czy na którym etapie swojego życia podjęłaś decyzję, że to nie jest jakieś dokończenie tak naprawdę twojego wcześniejszego rozwoju w świecie wina, to dopiero początek drogi, która poprowadzi cię ku profesjonalnym usługom, ku profesjonalnemu doradztwu w winiarstwie. Zaczynając Podkarpacką Akademię Wina, już miałam bardzo odpowiedzialną, wymagającą pracę. Więc myślę, że jedno wynikało z drugiego i rzeczywiście to była jakby potrzeba samorozwoju, kształcenia się, tego, że chcę być w tym dobra, nie chcę powiedzieć najlepsza, ale no dlaczego nie? Zawsze dążymy do tego, żeby być najlepsi, przynajmniej najlepsi dla siebie, według własnych ambicji. To nie chodzi o konkurowanie z kimś innym. Doceniam, mamy doskonałych fachowców kilku, ale mamy. Doceniam ich jak najbardziej i chciałabym iść ich śladami. I oczywiście, że tak. Więc rzeczywiście ta droga zawodowa wiązała się i wiąże dalej z tym potrzebą kształcenia. Jak skończyłam Podkarpacką Akademię Wina, to wiedziałam, to jest tak zawsze, że im więcej wiemy, tym bardziej wiemy, czego jeszcze nie wiemy i czego chcemy szukać. I rzeczywiście tak to było dalej, że szukałam dalej. I tak trafiłam na Uniwersytet Rolniczy. No właśnie, stanęliśmy przed wyborem, gdzie w polskich warunkach, czy w ogóle w warunkach, w których się znalazłaś, miałaś do wyboru kursy podyplomowe, enologie podyplomowe organizowane już na kilku tak naprawdę uczelniach, kurs magisterski. Pierwszy raz akurat pojawił się wtedy, kiedy ukończyłaś Akademię Wina 2 sezony temu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, oraz trzecią alternatywną drogą było oczywiście dalsze kształcenie się za granicą. Co spowodowało, że wybrałaś ten środkowy motyw? No tak, oczywiście żyjemy w czasach takie, jakie są, tu jeszcze pandemicznych, więc wyjazd zagraniczny to już jest jakaś tam bariera i przeszkoda, a ponadto no jednak cały czas prowadząc jakieś tam życie zawodowe, no jest to oczywiście spore utrudnienie, żeby kształcić się za granicą. Był taki pomysł, były takie momenty, nie do końca jeszcze wiedziałam co, gdzie i jak ewentualnie chciałabym. Pewnie jakbym znalazła jakąś taką dobrą drogę, to kto wie, może bym studiowała gdzieś za granicą, ale po skończeniu Uniwersytetu Rolniczego nie mam takiego poczucia, że oj, źle wybrałam. Wręcz przeciwnie. Ach, co mogę powiedzieć, to były bardzo trudne studia. Ja nawet nie wiem, czy bym chyba się na nie wybrała i zobowiązała do tego, bo... Jestem osobą ambitną i jak zaczynam, to lubię. Lubię to skończyć sama dla siebie i w ogóle, a było dużo trudności. To są studia dzienne. Łączenie życia zawodowego i dziennych studiów enologicznych z ogromną ilością chemii, mikrobiologii, z też ogromną ilością prac praktycznych.
bo trzeba pamiętać, że Uniwersytet Rolniczy ma swoją winnicę w Garlicy Murowanej, ale również na gościnnych występach w winnicy w Łazach, która gdzieś tam Uniwersytet Jagielloński. I zresztą silna współpraca jest też z Uniwersytetem Jagiellońskim, bo na przykład trzeci semestr studiów to właściwie byli w większości wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego i farmacja Uniwersytetu Jagiellońskiego to byli moi wykładowcy. Więc rzeczywiście połączenie tego wszystkiego i trudności studiów, ogromna trudność, połączenie praktycznych zajęć plus życia zawodowego, to wymagało czasami tak, że no tak, ta doba to była już taka. Ale na dowód tego mogę powiedzieć, że w momencie, gdy robiłam swoje wino, ku memu zaskoczeniu, troszeczkę może pewnie niedbalstwo, dostałam dwóje z praktykum winiarni, bo nie wiedziałam, że to jest na ocenę. I tak zawsze stwierdzałam, no skoro mam swoje praktykum winiarni, no to chodzę na tą chemię, na tą mikrobiologię, bo musiałam coś wybierać, bo tego czasu było za mało. I nagle oczywiście z pochylonym czołem przyszłam do pana doktora i mówię, on no ale się nie chodziło, panie Edyto. Ja mówię, no ale widzieliśmy się na tym, ale tam były, to były pewnie trzy spotkania zaledwie. No ale wystarczyło i nie ma litości. To jest uniwersytet, to są studia wyższe, to nie ma litości. Nawet jeśli oni wiedzieli, że ja w tym pracuję i jestem tego bliska i pewnie jakąś tam silne zaplecze wiedzy mam i nie byłam godna tej dwójki, ale są zasady i koniec, nie? Jak wyglądają studia enologiczne? Czego uczyłaś się dokładnie? Oj, to jest bardzo szeroki zakres wiedzy i bardzo mnie to zresztą cieszyło. Bardzo mało było, całe szczęście, takich przedmiotów gdzieś tam zapchaj dziura, które gdzieś tam się zdarzały, jakieś statystykum czy coś, ale one oczywiście potem się na końcu trochę sprawdziły, jak już pisałam pracę magisterską, więc pochyliłam czoło, ale było bardzo dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Było, bo na przykład tutaj gdzieś mam moją fascynację wielką chwastami, moje książki, bo rzeczywiście dużo tych przyrodniczych rzeczy, bardzo dużo rzeczy było o uprawie i to jest winogrodnictwo i enologia, bo taki kierunek, że rzeczywiście stricte nakierowane na winogrodnictwo, na ochronę, bardzo dużo chemii, mikrobiologii. Rozmawialiśmy sobie i bezpośrednio i w kuluarach. Skończyło nas zaledwie 5 osób, więc to też była bardzo skromna grupa, więc zajęcia były bardzo takie, że mogliśmy dużo rzeczy zapytać. Robiliśmy też swoje wino, zbieraliśmy winogrona, pytaliśmy się o różne ciekawostki. A co mogę jeszcze powiedzieć, to rzeczywiście w Polsce się robi dosyć trudno wino, bo mamy trudne warunki. Jak się okazuje, jak rozmawiam z ludźmi z zagranicznych, zagranicznymi enologami, to u nich jest łatwiej, tak? Bo wszystko dojrzewa, bo tamto. I nawet takie ciekawostki, jak sobie poradzić w tych trudnych warunkach, jak zrobić to wino poprawnie, zgodnie ze sztuką enologiczną, to też to było fajne wyzwanie. No też musimy brać pod uwagę, że inne kraje mają swoje dopusty, które utrudniają życie winiarzom i winemakerom, ale tak, to szorstkość klimatu północy stawia przed nami nowe wymagania. A jak część praktyczna? Jak wygląda praktyka absolwenta, czy wcześniej studenta studiów enologicznych? Więcej czasu spędzacie jednak na sali wykładowej, czy w winnicy, w winiarni? To powiem tak, ten czas był tak chyba trochę pół na pół podzielony. Rzeczywiście myślę, że ten czas pandemii, który z jednej strony trochę pomógł mi, że w ogóle dałam radę skończyć te studia, to trochę nas zrzucił w tą część taką zdalną i trochę teoretyczną. Z drugiej strony to, że byliśmy tak małą grupą, potrafiliśmy sobie po prostu stworzyć warunki i laboratoryjne, bo bardzo dużo godzin spędziliśmy w laboratorium. Rzeczywiście myślę, że to była bardzo cenna dla mnie lekcja, że jak i nawet kontakty, które do dzisiaj mam, jedna z koleżanek, która skończyła ze mną enologię, pracuje w laboratorium, to nawet to jest czymś takim, że mogę do niej zadzwonić, przyjadę, zrobimy, mogę sobie coś szybko zbadać. Wiem, na czym to polega, wiem, czego szukać, wiem, że siarkowanie wina to nie jest dawka z książki, tylko na przykład
trzeba sprawdzić, jakie mamy pH, trzeba pochylić się nad różnymi parametrami, trzeba zastanowić się nad zdrowotnością, trzeba zastanowić się, co chcemy dalej z tym wszystkim robić, w jakiej temperaturze fermentować, dojrzewać, jaki mamy ogólny plan, ale to wszystko, żeby ten plan móc sobie jakoś tam zapodać, to ten stan wyjściowy naszych winogron, naszego materiału, tu jest baza. I na pewno to jest coś, co nauczyłam się na Uniwersytecie Rolniczym, ale też również bardzo dużo spędziliśmy czasu po prostu na uprawie i na ochronie, bo mieliśmy świetnych fachowców, którzy się tym zajmują. I rzeczywiście spotykaliśmy się często w Garlicy czy w Łazach i nawet wino lodowe robiliśmy w Łazach, co nie jest codziennością i zmierzyliśmy się z tymi trudnościami. Mało kto wie, że to wino lodowe, które trzeba robić tam minus 7 pożądane, ale jest często to temperatury mogą być minus 8, minus 11, to mogą być problemy dla prasy, która nie zawsze to wytrzymuje. Można bardzo łatwo zniszczyć sobie sprzęt, trzeba wiedzieć, jak to zrobić, w jakim czasie. Fermentacja takiego wina może trwać i zawsze trwa dużo dłużej niż fermentacja klasycznie robionych win. Jak sobie z tym poradzić, jakich szczepów drożdży używać, jak podtrzymywać tą fermentację, ją ewentualnie wznawiać. O tych detali jest bardzo dużo. Ale co najważniejsze, bo jak wszystko idzie dobrze, to wszyscy jesteśmy mądrzy, to też bardzo dużo nauczyliśmy się i praktykowaliśmy z tym, co robić, gdy właśnie wszystko nie idzie dobrze, gdy materiał jest nie taki, jakbyśmy sobie życzyli, co niestety w Polsce w tym roku wszyscy winiarze, a też pracuję w kilku winnicach, to wiem, no niestety nie wszystko jest takie łatwe. Ale też właśnie co wtedy robić, gdy jakieś tam niepożądane nuty aromatyczne nam się zaczynają pojawiać, gdy coś nam nie wychodzi, gdy brakuje nam cukru, tudzież chcemy jak zatrzymać fermentację, jeśli chcemy mieć cukier resztkowy, jak to wszystko zrobić, jak zestabilizować wino, bo to jest wszystko tak, że a przecież nie wlejemy do butelki i ach, coś się tam będzie działo, a potem nagle no, dzieje się, ale nie to, co byśmy chcieli, prawda? I dochodzimy do części praktycznej. Czym w takim razie może zajmować się magister inżynier enologii? Czym zajmujesz się ty? O, łatwiej by było mówić, czym się nie zajmuję, bo z jednej strony, od strony sensorycznej i sommelierskiej bardzo to też lubię, doradzam w restauracjach, prowadzę jakieś małe warsztaty, szkolenia, degustacje, ale przede wszystkim, co najbardziej chciałabym iść i co najbardziej mnie kręci, to jest właśnie bycie enologiem i doradcą w zasadzie winnicy na każdym etapie, ale przede wszystkim też na etapie winifikacji i opieką nad tym winem, opieką nad uprawą, doradzaniem przy cięciach, przy nałożeniach. Rzeczywiście to jest coś, co bardzo lubię robić i myślę, że mnie bardzo interesuje, pasjonuje i chcę robić. Czy to lekka praca? Ach, bardzo lekka praca, zwłaszcza teraz, gdy... Wiesz, wszyscy sobie wyobrażają, że praca na winnicy to tak jak w romansidłach książkowych czy filmowych. Siedzimy sobie na ganku z kieliszkiem wina, patrzymy jak słońce oświetla, ogrzewa nasze winogronka. Potem gdzieś wszyscy w pięknych strojach wybiegają z sekatorami, zbierają, tłoczy się, wygniata stópkami i jest z tego wszystkiego wino. W praktyce tak to nie wygląda, prawda? Och, tak, to niestety tak to nie wygląda, chcielibyśmy oczywiście i są te momenty piękne i całe szczęście, bo dla nich żyjemy, właśnie dla nich żyjemy, żeby były piękne i żebyśmy robili piękne wina i mogli się nimi cieszyć de facto w kieliszku. I za to wniosę toast. Pozwólcie. Ale w praktyce to jest tak, że jest bardzo wiele trudności, bardzo wiele ważnych decyzji, często takich decyzji, które na tych etapach, one są decyzjami kluczowymi. I podejmowanie tych decyzji dla winemakera znaczy, że to wino będzie dobre, średnie lub bardzo dobre. I jeszcze z tym musimy skonfrontować oczywiście oczekiwania często inwestora. Fajnie, jak jest to porozumienie i wiemy, że wino będzie właśnie takie, jak nam daje po prostu owoc i żeby te oczekiwania razem wyszły. A jeśli chodzi o samą pracę, ja się śmieję, że praca enologa to jest też trochę praca sprzątaczki, bo mycia i dezynfekcji i dbania o mikrobiologię jest bardzo dużo. To już taki trochę żart.
ale też tych właśnie poważnych decyzji, tego dbania o te detale, badania parametrów, zwracania uwagi na szczegóły, brania pod uwagę tego, jaki mamy materiał wyjściowy i co możemy z niego zrobić, uzgadniania tego właśnie z inwestorem i dochodzenia do tego oczywiście jak najbardziej naturalnymi metodami. To jest coś, co każdy winemaker po prostu marzy i chciałby robić, również ja, żeby na końcu to wino było po prostu najlepsze, jak się da, przy tym, żeby zachować jak najwięcej naturalności. Jest to oczywiście cel każdego winiarza, ale tym nadrzędnym celem jest zrobienie wina. Sam zawód konsultanta czy enologa winiarskiego jest bardzo powszechny na świecie. To standard, że jednak w mniej czy bardziej zaangażowany sposób doradcy w tych winnicach, winemakerzy są. W Polsce, w młodym polskim winiarstwie, ale jak już ustaliśmy, dynamicznie rozwijającym się i nie takim małym ilościowo, oczywiście także enolodzy funkcjonowali w liczbie dość ograniczonej, bo w zasadzie do tej pory tak czysto zawodowo, profesjonalnie mogliśmy mówić o Agnieszce Wyrobek-Russo wykształconej w Montpellier, właścicielce zresztą winnicy Bieliczka, czy też Piotrze Stopczyńskim z Kalifornii, naszym latającym, no dość powszechnie, winemakerzy. W tej chwili przyrost tych winnic sprawi, że zdecydowanie nie dadzą sobie radę we dwójkę. Mamy już też konsultantów zagranicznych, mamy paru polskich winiarzy, którzy pomagają swoim kolegom, sąsiadom, wykorzystując swoje trochę większe niekiedy doświadczenie. Czy ten zawód będzie potrzebny także w polskich małych winnicach, nie tylko w tych dużych projektach? Czy to coś złego, że winiarz ma technologa, enologa, czy wręcz przeciwnie, każdy powinien w jakimś stopniu jednak korzystać z profesjonalnej wiedzy, niezależnie od tego, jak wiele tam talentu, zaangażowania i swojej pracy w produkcję wina i uprawy winorośli wkłada? Uważam, że zdecydowanie powinniśmy korzystać jako winiarze, czy winiarze powinni, czy my powinniśmy, każdy według potrzeb, korzystać z wiedzy specjalistów. To myślę, że nie tyczy się tylko winiarstwa, tylko wszystkich. To jest trochę tak jak z samoleczeniem. Wszyscy się leczymy w domu, dopóki się nie dzieje problem, tak? Jak już jest bardzo zaawansowany i już jest troszeczkę za późno, to okazuje się, że jednak w domu się nie do końca wyleczyliśmy. Przychodzimy do lekarza i nagle, o kurczę, jakby pani przyszła jednak miesiąc szybciej, to dzisiaj dajemy 3 lekarstwa, a tak wystarczyłoby tutaj tylko to i to, tak? I to jest trochę tak z winiarstwem polskim. No mogę to powiedzieć nawet na własnym doświadczeniu, że no zdarza mi się tak, że gdzieś tam trafiam, ktoś mówi, ale już 5 lat to robię i mam już tyle i tyle hektarów. No i teraz już zrozumiałem. No i teraz jak właśnie jest druga część sezonu, taka po tym, powiedzmy po tej takiej najważniejszej części po wynagraniu, no tak, ja to robiłam wszystko inaczej, jak pani mi doradziła to i to, no niby drobne rzeczy, no niby to, niby tamto, niby taki szczegół, no ale jest inaczej, jest, no tego nie wiedziałem, tamtego nie wiedziałem. I to jest doradztwo zarówno w sprzęcie, w procesie winifikacji, proste rzeczy w przelewaniu, różnice w siarkowaniu, bo już boimy się, no to trochę więcej sypnę, no bo dlaczego nie? Ale nikt się nie zastanawia dlaczego, w jakiej temperaturze trzymamy, co robimy, jaki mamy sprzęt, nawet zwykłą higienę, jakie to jest ważne, jak to utrzymywać, co dalej, jaki mamy plan. Wielkie, czerwone wino z beczki, tak, robimy w Polsce. Ale warto też się zastanowić, no taki mamy rok, możemy zrobić to i to, taki mamy materiał, przemyśleć sprawę i rzeczywiście korzystanie z kogoś, kto uczy się, czy uczył się i uczy się, to może nam tak naprawdę tylko pomóc. Ułatwić życie. Nie musimy się uczyć na swoich błędach. Oczywiście. Ktoś mówi, ale to jest bardzo drogie. Ale ja potem mówię, no ale jak pan 5 lat robił 1,5-hektarową, 2-hektarową, 3-hektarową winicę sam, za bardzo tego wina jeszcze nie było, to co jest drożej czy taniej? Zainwestować w doradztwo profesjonalne, czy dalej próbować kolejne lata samemu? Każdy ma inną perspektywę. Mam wrażenie, że wciąż, mimo tych lat doświadczeń, dla niektórych winiarzy enolog, konsultant jest kwestią kłopotliwą. Czy to wstyd mieć enologa? Mogę powiedzieć tak, właśnie jesteśmy, Radku, po targach Eno Expo i na przykład przeurocza Weronika z fantastycznej winnicy po studiach w Bordeaux mówi mi,
Wiesz, ale my też mamy doradcę enologa trochę starszego, który przyjeżdża czasami, bo co dwie głowy to nie jedna. Ona mówi, ja jestem dopiero po studiach, jestem jeszcze młodą dziewczyną i jeszcze mam bardzo mało doświadczenia, gdzieś tam nie wszystko wiem. I zaczęłyśmy dłużej rozmawiać, ja mówię, no już robię to tyle. Ona mówi, no a nie, ja tam dopiero tam gdzieś pierwszy rok. No to też korzystamy, nie wstydzi się tego, nie ma żadnego takiego, nie ma ujmy. Świetne peniny, czyli pieniny, wina musujące słoweńskie. Fajny człowiek. Nie był na Enoexpo, niech żałuje. Były wyśmienite. Prawda? Przy tym i tak samo, ja myślę, że jak często rozmawiam z winiarzami zagranicznymi, to oni nie mają tego wstydu i tego problemu. Wręcz przeciwnie, to jest wartość korzystać z wiedzy. Jeśli ja czegoś nie wiem, albo potrzebuję nawet doradztwa, czasami nawet drugiej opinii. To nie znaczy, że nie wiem, mam wątpliwości, może nie jestem pewna. To dlaczego mam się kogoś jeszcze nie zapytać? Dlaczego mam się nie doradzić? I myślę, że lepiej nie popełnić tego błędu. Tym bardziej, że ja się śmieję, że browarnikom jest trochę łatwiej, bo jak się pomylą, to mogą za parę dni zacząć od nowa, a winiarz musi czekać cały rok albo jeszcze dłużej. Więc... I zmarnować owoce swojej całorocznej pracy w tym wszystkim. No, każdy ma wybór. Trochę stresująca praca. O tak, to jest stresująca praca, bo to jest też duża odpowiedzialność. To jest duża odpowiedzialność. Bo... Z drugiej strony jesteśmy w stanie na chłodno oszacować ryzyka i możliwości, czego zaangażowany w to właściciel winnicy nie zawsze jest w stanie dostąpić. Edyto, pracujesz i pracowałaś już z wieloma projektami w Polsce. Zapytam wprost, czego brakuje polskim winiarzom? Doświadczenia, wiedzy teoretycznej, pokory. Och, myślę, że to jest bardzo, bardzo trudne pytanie i nie mogę generalizować. No tak, trzeba się narazić. Wszystkim. Natomiast publicystyka tego wymaga, żeby lała się krew, więc moim zadaniem jest ciągnąć cię za język. Myślę, że właśnie takiej otwartości i takiej szczerości, że rzeczywiście rozmawiajmy, konsultujmy, zatrudniajmy fachowców, nie liczmy, że wszystko potrafimy zrobić sami. Teraz właśnie przypomniało mi się, bo na moich rolniczych, enologicznych studiach na Uniwersytecie Rolniczym mieliśmy również taki fragmencik dziennikarstwa, gdzie pisałam, że polski winiarz powinien potrafić wszystko. Najlepiej mieć dużo pieniędzy, znać się na wszystkim, od spraw urzędowych, być świetnym chemikiem, najlepiej enologiem, oczywiście też sommelierem, być świetny z marketingu, najlepiej, żeby też dobrze zarządzał, fajnie jakby lubił też dużo myć i sprzątać. Generalnie fajnie, jak dobrze jeździ traktorem, jak ma też zdolności, jeśli chodzi o samą uprawę. No czego jeszcze nie wymieniłam? Człowiek ja myślę, że to nie jest najlepsze. Tak, myślę, że to nie jest najlepsze. Wielu talentów zdecydowanie w tej eklektycznej dziedzinie, ale i ta sprawa się powoli zmienia. Z małych, kilkudziesięcioarowych gospodarstw winiarskich sprzed ponad dekady przeszliśmy już do fazy kilkunasto wręcz hektarowych. Spodziewamy się kilkudziesięciohektarowych projektów w najbliższych latach. Z jakiegoś zadania hobbystycznego, samofinansującej się pasji uprawianej w garażu czy przy domowej piwnicy przeszliśmy już naprawdę w poważne projekty, niekiedy w designerskich projektach osobnych budynków winiarni, porządnie wyposażonych. Nie mamy kompleksów już pod tym względem, jeżeli chodzi o sprzęt, jeżeli chodzi też o wiedzę. Mamy konsultantów coraz więcej, także przy twoim udziale. Natomiast nadal brakuje nam jakiejś takiej puli doświadczeń. Ciągle tych roczników, tych sezonów za nami jest dużo, dużo mniej niż tych za naszymi sąsiadami. Nie dziedziczymy jeszcze winnic, chociaż są już oczywiście pojedyncze przypadki. Nie mamy doświadczeń, które zapuszczają się gdzieś w głębi pokoleń. Także dużo jeszcze w tym polskim winiarstwie do zrobienia. W jakim kierunku polskie winiarstwo w twojej ocenie będzie zmierzać? Głównym elementem, który w tej chwili mam wrażenie się pojawia, to jest właśnie ten obszar winiarskiej specjalizacji. Nie mam tutaj na myśli samych stylów winiarskich, czy wina musujące, wina słodkie, czy ta tradycyjna klasyka spokojna, ale takiej specjalizacji w etapach technologicznych,
Mamy doskonałych winogrodników, którzy świetnie sprawdzają się przy uprawie winnicy. Mamy wspaniałych winiarzy, którzy potrafią z owoców tej winnicy stworzyć wino. Mamy rewelacyjnych marketingowców, sprzedawców, którzy zarażają wszystkich pasją do wina. Ale często, i to nie jest żaden zarzut, po prostu tak wygląda życie, to nie jest ta sama osoba. Jak myślisz, w którym kierunku będzie zmierzało polskie winiarstwo? No ja właśnie myślę, żeby to było spójne, to nie da się wszystkiego robić samemu, no i trzeba o tym wiedzieć. I myślę, że biznes winiarski, oprócz wielu trudności, które wiemy i tak jak też wspomniałeś, nie mamy dziedziczonych z dziada pradziada, więc tutaj jest duża inwestycja na dzień dobry i często inwestor, to zależy też od jego świadomości, chciałby mieć szybki zwrot z inwestycji i mówi, ja tylko płacę, a gdzie są te pieniążki? No tutaj trzeba mieć świadomość, że tutaj na to trzeba poczekać, to mieć pokorę i mieć cierpliwość. No i tak niestety jest. To nie jest tak, jak że w pewnych biznesach buduję dom, czy gotuję zupę, wkładam, jutro sprzedaję, mam tyle, zostało mi tyle, koszt jest taki. To jest jedno, więc myślę, że tu jest też pewna trudność w tym, że winiarze, inwestorzy, ja mówię właściciele, zastanawiają się i dewagują nad tym zatrudnianiem różnego rodzaju specjalistów. Myślę, Boże, już wszystko jest takie drogie, no to jeszcze niech zrobi ta jedna osoba, albo ja to zrobię sam, jakoś to będzie. Ale niestety nie będzie. Czy winiarstwo to dobry biznes w Twojej ocenie? Na pewną skalę już pewnie tak, albo to jest tak, że z drugiej strony na małą skalę, taką chałupniczą, jak sobie robimy sami, jakiś tam winiarz ma małą skalę, to jeśli rzeczywiście nie ma wokół siebie takich zaangażowanych osób w rodzinie, to jest to trudno samemu zrobić. A z drugiej strony potem mówi, ale ja mam tylko tam taki areał, to już mi się nie opłaca zatrudniać tego i tego i tego i tego. Więc myślę, że tutaj trzeba też mierzyć swoje siły na zamiary od tego, że pewien areał ustalamy pod względem tego, kogo chcemy zatrudnić i jaki mamy cel. Wyznaczyć sobie cel, czy chcemy robić sobie wino dla siebie i gdzieś tam parę butelek i wtedy rzeczywiście nie zależy nam na tym, uda się bądź się nie uda, ten rok będzie łatwiejszy, to nam się uda albo nie. Albo rzeczywiście, gdy idziemy i podchodzimy biznesowo, przekładamy to, że taki areał to stać nas na to, żeby zatrudnić specjalistów w dziedzinie marketingu, ktoś nam naprawdę zrobi świetną etykietę, ktoś dobrze doradzi, mamy winemakera, mamy doradcę, mamy kogoś, kto się zajmie uprawą nawet fizycznie, no to jest bardzo dużo pracy, regularnej pracy, tu się nie da zrobić tydzień czy miesiąc później, bo często to już jest po prostu za późno. Ja to też bardzo często widzę, ale pani, ale zepsuł mi się opryskiwacz i coś tam, no ale byłem potem, no ale to potem tydzień padało, no i no, co pani chce? Ja już nic nie chcę, ale to już są konsekwencje, właściwie całego rocznika. Warto się rozprawić z jeszcze jednym mitem, bo wydaje nam się, że zatrudnianie technologa, enologa, kogoś, kto będzie nam od tej technicznej strony pomagał, oznacza przejście na taką technologiczną ścieżkę produktu. Niektórzy uważają, że jeżeli nie robimy tego osobiście, nie jest to praca wyłącznie naszych rąk, to odbiera jakiś ten emocjonalny ładunek. Przechodzimy na stronę produkcji, przemysłu wręcz. A co z projektami ekologicznymi, projektami biodynamicznymi, uprawą zrównoważoną? Tu też jest popis tych technologii, chociaż może niekiedy bardziej naturalnych czy przyjaznych, jest nie mniej, więcej. Czy tutaj powinniśmy się nad tym zastanawiać i powinniśmy się krępować w zatrudnianiu specjalistów, chcąc produkować wina bio czy wina eko, czy wręcz przeciwnie, właśnie tutaj potrzebna nam jest pomoc, żeby sobie nie zrobić krzywdy? Zdecydowanie tak. To jest tylko więcej pracy, tylko więcej wiedzy, tylko więcej świadomości, tylko więcej dbania. To jest uprawa ekologiczna, biodynamiczna, organiczna, zrównoważona. To jest tak naprawdę jeszcze więcej pracy, jeszcze więcej zaangażowania, jeszcze więcej człowieka świadomego, który ma wiedzę i który się też nie boi, bo taka nieumiejętnie prowadzona uprawa w ten sposób może po prostu tylko zniszczyć wszystko. Więc wtedy jeszcze bardziej potrzebujemy fachowca. A jeśli chodzi o tą namacalność, co mówiłeś, to myślę, że patrząc z punktu widzenia mnie, chcę i staram się i taki też jest moje marzenie w obecnej i przyszłej współpracy z winiarzami, żeby być blisko. To nie jest tak, że
przychodzi enolog jako pracownik czy zleceniobiorca. Nie, to jest ktoś, kto rozmawia z inwestorem, jest z nim blisko, stara się też rozmawiać o jego oczekiwaniach, oczywiście realnych oczekiwaniach, bo mamy taki plon, bo mamy taki rok, ale myślę, że to jest tworzenie takiej swoistej symbiozy oczekiwań, możliwości i pracy enologa i wcale nie będzie zakłócać i nie zakłóca tego, że ktoś to robi dalej swoimi rękami, bo to jest zgodne z tym, co go oczekuje. Nikomu nie robimy na siłę ekologii i wręcz przeciwnie, jeśli ktoś chce tą ekologię, to też dlaczego mamy z tym walczyć, ale też musimy się zmierzyć z realiami. Jeżeli powiedzmy mamy nie do końca takie pH, jeżeli parametry gleby nie są do końca, jeśli zdrowotność winogron pozostawia trochę do życzenia, jeśli jest bardzo ciężki rok, to ta transformacja jest po prostu trudniejsza i na pewno będzie procesem dłuższym. To nie jest coś, czego można się od razu, nie, tu się nie uda, wyrzekamy, ale też trzeba siąść realnie do tego oczekiwań, marzeń, a tego, co po prostu mamy tutaj przed sobą, w ziemi, w piwnicy, w sprzęcie, w finansach. I myślę, że trzeba to wszystko wtedy zmierzyć. Najważniejsze jest rozmawiać, żeby nikt nie był zawiedziony. Zakładam, że też nie jesteś fanką zbyt wielkiego zaufania do technologii. Mierzymy się przecież bardzo często z winiarzami, którzy mają swój konkretny pomysł na wino, kompletnie nie zważając na okoliczności, na aurę, na pogodę w danym roku, na dojrzałość tych winogron. Kiepski rok, kiepskim rokiem. Wymarzyłem sobie czerwone wino, które będę macerował przez miesiąc i włożę na 2 lata do beczki i takim będzie. To, że później będzie to niepijalny wyciąg z parkietu, to już kompletnie nieistotna sprawa. No ale uczymy się, uczymy, tę wiedzę zdobywamy i może też trochę nabieramy dystansu i pokory do pewnych spraw. Przede wszystkim do tego słoneczka, bo to w końcu ono decyduje, a wino tak naprawdę nie robią technologzy wykształcone nawet w najlepszych uczelniach, tylko robią nasze małe drożdżaki. Tak drożdże. Łatwo. Drożdże są prawdziwymi winemakerami. Nam się tylko wydaje, że coś tutaj możemy zdziałać. Naszym zadaniem jest jedynie im pomóc. Pamiętam, jak zatrzymał mnie pan policjant, to był pierwszy dzień nakazu noszenia maseczek. Ja o 8 rano taką przydrożną łąkę wyszłam z psem i okazało się, że ja mówię, ale proszę pana, ja studiuję, pracuję bardzo dużo w winnicy, ja nie mam czasu, ja nie oglądam wiadomości. Rzeczywiście to już dziś troszeczkę tak kokietowałam. Wino pani robi, a co pani studiuje? Winiarstwo. Pani kochana, ja też robię wino. A ja, o tak? No tak. A ja to mówię, to jak pan robi to wino? Normalnie, jak wszyscy, woda, cukier. Po babcinemu. Pyszne winko. Więc to oczywiście są różne technologie, różne style i różne cele, różne jakieś takie nasze ambicje. O, piękne rzeczy w Polsce powstają. Czego, droga Edyto, życzymy zatem polskim winiarzom? Jak najmniej problemów, pięknych win, ładnych przygód, ludzi, którzy rozumieją, też na przykład rozumieją, że to wino ma taką cenę, rozumieją pracę winiarza, rozumieją pracę enologa, rozumieją to, że ktoś zakładając polską winnicę, to jest też pewne rodzaju poświęcenie dla nas wszystkich, żebyśmy to winiarstwo w Polsce mieli. Rozumieją pracę wykładowców winiarskich, rozumieją pracę każdego z nas, który przykłada tego rękę, ale żebyśmy wszyscy wspólnie razem tak się w tym wszystkim wspierali i potem to doceniali z tym kieliszkiem w ręku dobrego wina. Miałem ci życzyć samych ciekawych przypadków, ale ugryzłem się w język, bo to nie zawsze może być coś dobrego dla winiarzy, więc życzę ci, Edyto, samych dobrych win, które wyjdą spod ręki twojej i twoich podopiecznych. Do zobaczenia przy kieliszku, już niekoniecznie przez ten dystans kamerki. Dziękuję bardzo, panie mecenasie. Do zobaczenia. Dziękuję. Tak patrzę na te książki i wszystkie znam poza tą drugą, od mojej przynajmniej lewej strony. Pokaż paluszkiem gdzieś. Tak, o to mi chodzi. Co to jest? Atlas Chwastów, wydanie
Atlas chwastów, czyli Solarisy i tak dalej. Jest tam Solaris? Na pewno będzie.